Cześć wszystkim, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Red Dead Redemption. Jesteśmy dokładnie, tak mi się przynajmniej wydaje, w tym samym miejscu, no praktycznie w tym samym miejscu, co skończyliśmy ostatnio. Po dzikiej walce w błocie. No i słuchajcie... O, można sobie tutaj kamerę oddalić teraz, dopiero zajarzyłem. Sprawdźmy, gdzie mamy jakieś ciekawe misje. Dlaczego tutaj mam taki biały... obszar. Mamy coś ze znakiem zapytania. Dobra, przejdźmy się może tutaj i zobaczmy, o co tutaj dokładnie chodzi. Znaczniki pokazują opcjonalne misje od nieznajomych. To mnie to nie interesuje. Nieznajomi, my chcemy pochać fabułę. Ewentualnie jakimiś misjami pobocznymi zająć się później. Chcielibyśmy się dostać tutaj. Czy ja gdzieś zdobędę konia jakiegoś? Czy będę komuś musiał konia ukraść? Wspomógłbym cię, chłopie, ale sam pieniędzy nie mam. Patrzę, czy tu gdzieś jakiś koń nie jest zaparkowany. Nie wiem, jak to będzie wyglądało z kradzieżą konia. Wolę chyba nawet nie wiedzieć. Macie tu gdzieś konia? No bo iść tam pieszo, no to dość kawał drogi, nie? Właśnie mam tu niby ikonkę konia. Mógłbym po prostu sprawdzić mapa. Tutaj jest koń. Tu jest koń. Tymczasowy koń. Dobra, w takim razie idźmy w tamtą stronę. To jest ten koń, dokładnie ten, którego ukradłem. Ale nie jestem w stanie na niego... O, już teraz jestem, dobra. Myślałem, że nie dam rady już na niego wsiąść. Jakby nie patrzeć, oddałem go z powrotem. Co tu się dzieje? Aha. Yeah, that's what I thought. Wyzwano cię na pojedynek. Nie, no dobra, ja nie będę się tutaj pojedynkował. W szczególności, że jeszcze tego nie potrafię. Ja nie chcę od razu liczyć zgona, tak jak w Realcrafcie na przykład. Taka spokojna podróż. Nie chcę tego konia też jakoś bardzo męczyć, bo nie wiadomo, czy tam gdzieś u mnie w obozie będzie jakiś kolejny koń dla mnie. Poza tym nie chcę też nie wiadomo, jak szybko się poruszać, bo boję się o ten obraz, który już i tak się strasznie. Nakarmiłbym konia, ale teraz nie mam czym. Przywiążmy sobie konia. Ale nim zaparkował. No i spoko. Mr. Morgan,
Yes, Miss Grimshaw. Mr. Matthews gave me a message for you. He said when it was convenient to head into Emerald Ranch. He's looking at a few business things there. Okay. Oh, he'll find something, too. He always does. Will you be well now, Mr. Morgan? I'm always well, Miss Grimshaw. Here you, Mr. Pearson. Well, go on and put it in. Go on! Co tu się dzieje? Generous of you. You're not a nice man, Mr. Pearson. Każdy orze jak może, jak to mówią, nie? Dobra, sprawdźmy tą mapę i dokładnie, które misje moglibyśmy tutaj wykonać. Mamy tutaj... musisz wypytać Kirena o Discroli. Teraz z tobą porozmawiać. Dobra, no to do tej misji mamy bliżej, to po prostu podejdźmy do tej misji. Myślę, że to nie jest jakiś głupi pomysł, żeby starać sobie to robić po kolei. A no tak, bo to jest ten, którego tutaj... Help me. Speak to them for me. Speak. Don't cry, boy. Speak about your gang. O, biedny. Boy. Whoa, hold your horses there. It seems the cat has got our friend here's tongue. I was thinking Mr. Williamson could have a word. You ready to talk, boy? I told you, mister. I told all of you. I don't know nothing, okay? They ain't no friends of mine. I just been ridden with them for a while. Horseshit. You see, we heard that part, so how about you tell the truth? That's what you want me to do. Hurt him, so the next time he opens his mouth, it is to tell us what is going on! Who am I kidding? One of O'Driscoll's boys couldn't open his mouth, but he'd tell a lie. Screw it. Let's just have some fun. Geld him. Yeah! What's he doing? Where's he going? Oh, don't worry. You're only balls, boy. Just gonna cause you trouble. You know, in Imperial Rome, eunuchs was among the happiest and most loyal of courtiers. No, you're kidding me, right? Of course. You sick bastards! Oh, what do you want from me? Well, you are gonna talk. The only question is now or after we got these little fellas off. Okay, listen. I know where O'Driscoll was holed up, and you're right. He don't like you any more than you like him. He's at Six Point Cabin. I'll take you there. Serious, I don't like him. I mean, I like him even less than I like you, no offense. Oh, none taken. Okay then, partner. Why don't you take a few of us up there right now? I got this, Dutch. Should be fun. All right, you. Come on. Let's go. No, taka kastracja, uff. Hope you ain't trying to trick us, O'Driscoll. I ain't no O'Driscoll. But you sure as shit was. John, Phil, come here. We got a social call needs making. Where are we heading? We're up into the hills behind Valentine. I'll show you. John, you take this little rattlesnake with you. Any nonsense, kill him. Sure. You're gonna pay your buddies our respects. He taking us to Combe? That's what he says. Come on. I'm taking you to him. Look, I'll give you more directions when we're close. But if I know where we are, it's up to him. Bo ja z tą skórą, z tym wszystkim. Mam nadzieję, że ewentualnie to jakoś odzyskam. Trzeba przyspieszyć. Sharing saddle with an old Driscoll. Who'd have thought? How many times I gotta say? I ain't an O'Driscoll. You sure look like one, and you smell like... God damn. You smell like one, too. I smell like horse shit. That's right. Boy, are you high. Morgan! You got throwing knives in your saddlebag. Dud said that you might... I was asked to give them, and I'm doing you the further courtesy of telling you about it. Next time you want to give me something, how about you give it to me, instead of hiding it somewhere, hoping the opportunity comes up to mention it.
last goddamn favor I do you. Czyby miał tutaj zrobić jakąś misję skrawankową? Hey, if I got my bearings, it's over here. Yeah, I know this country. Take this track up through the rocks. How you holding up, John? Fine. Still ain't right, but I'm fine. You damn well should be after all that bed rest. Hey, all right. Abigail wouldn't let me up. You know her. She won't be reasoned with. Well, when you was having a failure of reason, hiding behind your woman, way you were getting shot at. And I'd do the same for you, if you was in a bad way. I hope so. But I fear you don't know how to help anyone. Except in yourself. Arthur, look out. You see O'Driscoll? If this is how he treats his friends, imagine what he does to his enemies. I got an inkling of what you all do to your enemies when you put those gelding tongs to my parts. Bill, you still got those tongs? I got a knife. Won't be so clean, but it'll do the job. Keep that in your mind, young feller. Right at the forefront of it. Now we go left. Road will take us up and round. Mamy niezłą przejażdżkę, trochę jak w GTA, po tych wszystkich różnych wioskach, dzielnicach i tak dalej, przedmieściach. Those are the hills. Head for them. Save your horses. We gotta climb, boys. You know, you all ain't that different from the O'Driscolls. What did you just say? I've been watching you all these weeks, and you've been tied to a tree. Poczekajcie na chwileczkę. Ja sobie podłączę w tym czasie słuchawki do ładowania. Albo sobie nie podłączę. Podłączę czy nie podłączę? Kurde, one już są na wyczerpaniu. Jej. Dobra, na razie próbujemy jechać dalej. Może nie będzie tak źle. You don't know nothing about this game. Jak padną, to będzie gorzej. I'd say you don't know much about the O'Driscolls. But maybe I know more about you than you know about them. And I know all about them, so... Tell us then. How are we like those mongrel dogs? You're outlawed like them. You're out to survive like them. You live rough. You live hard. Fighting the law. Nature. You're out for yourselves. See? This is why you're an O'Driscoll, O'Driscoll. You're out to survive. We're out to live. Free. Colm's a sneak thief and a killer. Dutch is more like a teacher. From where I've been, you just look the same as all. Then you looked, but you ain't seen. Chyba mi niestety słuchawki nie wytrzymają. Trochę lipa. Będę musiał je jakoś podłączyć. Problem jest taki, że ja tutaj już z przodu nie mam kurde wejścia żadnego USB. Więc nie wiem jak to zrobić teraz. Coś się zaraz wymyśli, poczekajcie momencik. Tak się zastanawiam, czy gdzieś w monitorze tutaj nie mam. A nie, powinienem mieć jeszcze tu przy klawiaturze. No już, słuchaweczko, już. Shut that boy up. Kurde, jeszcze mi się przez przypadek pauzę wyłączyło. Cholerne słuchawki. Tego się tutaj nie spodziewałem teraz, że mi się akurat będą chciały rozłączyć. Mam nadzieję, że przez klawiaturę damy radę je naładować. Dobre, dobre słuchawki ogólnie. Polecam SteelSeries bez reklamy. We're almost on them. Now, who knows if this son of a bitch we got with us is talking true, but if it's what he says it is, and Colm O'Driscoll's here, we can end years of fighting. Here and now. Okay, now cut left up here. We go down the hill into the forest. We're going in quiet, taking them out as we find them, trying not to set things off. But if we do, we move quick and hard. We settle this like we know how, okay? Czy mogę tak od razu zrobić po prostu? Okay, by me. With you, Morgan. All right, then. Through the trees here. Hey, we're real close. I'd leave your horses the other side of this clearing.
I'll get my guns off my horse, and I'm ready. Easy, Bill. Quiet. This is it. The cavern's just the other side of this hill. Okay. Off your horses. Let's go. You gonna get them knives? Kurde, chciałem sobie... Wiecie, ten nóż do rzucania niby zabrać, ale... A może tu? O, tu są noże do rzucania. Hold. Follow me, alright? It ain't far. We might have shared a horse, but we ain't friends. Remember, I'm watching you every moment. Stawiam, że on krzyknie albo coś. Coś takiego zrobi. O. You'll die, boy. But you lose your balls first. Jesus Christ. Hey. There, there, you see? Okay, get down. Cabin's in the clearing down there. There'll be a bunch of fellas hiding out there, too. Are these fellas armed? Armed? Drunk? Wary of strangers, yep. And Colm O'Driscoll? He'll be holed up in his cabin. Be passed out, booze blind, likely as not. Hey, over there. Someone's coming. So, who's gonna tell him we ain't got nothing for the pot? Oh, let me think. The fella that spooked the game, I reckon. I'm gonna drain it. I'll catch up. No, we ain't gonna fall for that. We're gonna wait so you can tell him yourself. Yeah. If anyone's actually gonna shoot the messenger, it'd be that mean son of a bitch. Yes, sir. Come on, shake it off. Come on. What are we doing about the pisser, Morgan? One by the tree. Let's get closer. Co ja zrobiłem? No to mieli nas nie zauważyć. Tam było napisane wyceluj broń. Ja myślałem, że on będzie miał te noże, a nie... Kurwa mać. Strzelać. O, ale głowa poszła.
takiego zeza mam? Jeszcze mój własny mnie zablokował. No co jest? Naprawdę nie potrafię trafić? Przecież to jest autocelowanie w tej grze praktycznie. Hey, he said Cone be in cabin. I'll check. You look out here. Give it up. No widzę, oni przeszukują tutaj. No dobra, no. O, ale się dziura fajna zrobiła. Dobra, to nie jest takie bale co? Z tego co widzę tutaj. Uff. You all right? Sure. Thank you. Driscoll, he ain't here. You set us up. Come here! What? You set us up. No, I didn't. You did. Como Driscoll ain't here. He was here, I swear. If I was setting you up, I wouldn't have saved your life. It's a good point, Arthur. All right, then, go on. Get out of here. Hey? I won't kill you. No, I didn't set you up. Get lost. Shit, lost. I'm letting you run away now. Go on, get out of here. That's as good as killing me. Out there, without you, Como just was gonna lose his mind about this. So? So I'm one of you now. Give me a break. All right, then. But I'm warning you. Oh, hey, I know. Come on, let's get to camp. So you got the cash, then? What cash? Yeah, it's usually some cash. In the chimney. I'll check it. Rest of you boys, get to camp, quick. See, Arthur? I ain't so bad. Hey, Bill. You tell Dutch old Kieran ain't worth killing. Just yet. Right you are. No, grubo. W takim razie gościu się troszeczkę nam tutaj... No, mają tutaj... jakąś fajną strzelbę. Zabierz, nie wiem co tam były za pierdały, bo nawet nie zauważyłem. Kurczę, tu jest dubeltówka. O, wygląda fajnie, ale ta broń jest brudna. Broń palna brudzi się w miarę używania, można ją obejrzeć i wyciśnić naciskając R3, kiedy zaznaczone w kole wyboru broni. Dobra, wychodzi na to, że mamy ją po prostu wyczyścić, nie? Tylko... no nie wiem. Najchętniej to po prostu bym ją wpakował... $600. Szczerze to chyba jednak wolę tą... dubeltówkę. Da się tu jakoś, wiecie, pozbyć przedmiotu? No, wbrew pozorom lepsza będzie ta broń, bo przynajmniej mogę z daleka coś ustrzelić, nie? Ci taką broń, może lepiej by ją było zabrać. Kuźwa, nie wiem. Dobra, weźmy tą broń. Przemęczmy się z tą dubeltówką. Zobaczmy, co to jest. Z
Zgłoszono przestępstwo. Ktoś zgłosił przestępstwo. Kurwa, jestem poszukiwany. No to grubo. Ale to ktoś mnie zauważył, czy co? Może dlatego, że mam konia, albo coś. Czy tam coś jechało? Bo chciałem sobie tutaj tych chłopaków przeszukać, ale o, tam widzę jakiegoś typa na koniu. Ja jestem poszukiwany, ale... Czekajcie, przy okazji... Sprawdźmy mapę, jakąś najbliższą misję. Kurde, tyle lota tam było i... Teraz nie wiem, jak po to wrócić. My dość kawałek drogi jechaliśmy, prawda? Chyba, że ja pierw muszę pościg stracić, żeby wrócić do jakiejś misji. Tu też coś mamy. Tu też jest taki obszar, jakby tu było przestępstwo jakieś. Dobra, poczekajmy. Po prostu jedźmy na razie, aż stracimy ten tryb poszukiwania całego. Dajmy sobie na razie, nie wiem, ręce. Też był jakiś domek. No dobra. I od razu pokazały mi się nowe misje. Kurde, denerwuje mnie to, że na tym touchpadzie praktycznie jest tylko i wyłącznie... tylko i wyłącznie zmiana tej kamery. Jak mam być szczery, to wolałbym tam, żeby mapa mi się otwierała na touchpadzie, a nie zmiana kamery tam. No ale dobra, niech już będzie, no. Dobra, musimy jechać. Hello there. Mamy dość kawałek. Mamy praktycznie pół godziny na zegarku. Więc myślę, że na spokojnie sobie tam dojedziemy i będziemy kończyć odcinek, a może... Będzie nas coś czekać. Trochę kurde lipa, bo tak chcę po te 30 minut robić odcinek, a praktycznie 30 minut zajmuje mi... tutaj dojechanie z miejsca do miejsca i przy okazji zastrzelenie kilku gości, nie? To mnie właśnie kosztuje 30 minut w tym momencie. W GTA niby też było multum jazdy samochodem, latania i tak dalej. Ale myślę, że tam jednak poruszaliśmy się dużo szybciej tymi samochodami i tak dalej. Nawet jakimiś wolniejszymi. Zaczyna się na przykład obrabować takie... takie wozy. A byłem, patrzcie, w mieście. Mogłem podskoczyć i sprzedać sobie tą skórę. Prawdopodobnie nie byłaby ona zbyt droga, no ale... Za każdym razem to będzie mówił? Może ostrzykawczo do mnie nie strzela, bo to by dopiero było. Mamy coś $600. Dobra ludzie, tutaj się pożegnamy. Ja praktycznie będę zaraz nagrywał kolejny odcinek, więc jeśli wam się podobało, to zostawcie coś po sobie. Kurde, strasznie mnie ta grafika boli. Wygląda to tragicznie, no ale tak jak mówię, nic na to nie poradzę. Dzięki bardzo za oglądanie, trzymajcie się. Miłego dzienka i cześć.